Witam serdecznie. Mamy dzisiaj 26 lutego. W nocy temperaturka spadła do minus 13-14 stopni. W tej chwili jest minus 7. No i spróbuję zaprezentować paliwo, które... Część paliwa była tankowana koniec sierpnia, początek września 2016-2017 roku. Jako paliwo letnie. A później było tankowane, jeśli się nie mylę, po 15 listopada. Paliwo zimowe. Dwie to stacje, żeby nie przesadzać tutaj z ilością próbek. Na Orlenie, na Lotosie zrobiłem sobie tutaj takie porównanie. Widać tutaj te pierwsze próbki. Na Lotosie zatankowany olej napędowy letni. Potem olej napędowy normalny oczywiście, plus depresator dodany. Widać małą różnicę w kolorze, to jest ten sam olej napędowy, czyli ropa, ale troszeczkę inny odcień jest, bardziej żółty. Potem jest dynamik z boku, lato, i dynamik z depresatorem. Jak widać, depresator niewiele pomaga. Olej zimowy tutaj mamy z Orlena. Zwykły i werwę. No i tutaj mamy olej zimowy z Lotosa, zwykły i dynamik. Widać wyraźnie, że dynamik jest dużo czystszy i nic się na nim nie osadziło. Olej napędowy stoi tu dość długo, ale to z powodu tego, że po prostu nie było niskich temperatur. Tutaj mamy wskazania termometru, przepraszam, że jest taki mały. Ale niestety nie dysponuję większym, no, teraz podniosło się do minus 6,7, ale było minus 7,5, jak go tu stawiałem. W każdym bądź razie w nocy temperatura oscylowała na poziomie minus 13-14, coś takiego mogło tu być. Przy domu pokazywało minus 12. Weźmy, zobaczmy po kolei. Przedstawimy termometr na koniec. Spróbujemy pokazać, co tutaj się oddzieliło w tym letnim oleju. Widać taki glut, bardzo nieciekawy z wyglądu. Gdyby coś takiego mieć w baku, to raczej pewne, że filtr paliwa będzie zatkany. To mamy zwykły Lotos letni. Tutaj zwykły Lotos, proszę bardzo, z depresatorem. Powiem szczerze, niewiele ten depresator dał. Nie wiem dlaczego, bo ogólnie w baku się sprawdza. Ale może to, że w takich butelkach inaczej to przede wszystkim nie jest mieszane. Te paliwo nie było ruszane od 2-3 miesięcy. Także tutaj dynamik lato. I też widzimy, że też jest glut w środku, czyli letni dynamik niczym nam nie pomoże. A tu dokładnie ten sam dynamik z depresatorem. Też żadnej różnicy. Ten cały test nie jest po nic, żeby cokolwiek udowadniać, tylko żeby pokazać, jak to wygląda. Rzeczywiście, żaden z nas nie ma możliwości przy minus 10 zobaczyć, co ma w baku. Tutaj mamy olej zimowy z Orlena. I też mamy glucika. Cały olej napędowy zimowy, który był kupowany, były zapewnienia obsługi stacji, że jest to już zimowy. To było po 15 listopada wszystko tankowane. Jak widać, werwa zimowa też jakoś dziwnie to wygląda. Znaczy, przepraszam, zimowy plus depresator. Tutaj mamy werwę zimową. Też jest glut w środku. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że jest taka różnica między
werwą, a na przykład dynamikiem, ale jak zobaczycie za chwilę, tu mamy to samo. Werwa zimowa plus depresator. No nie wygląda to ciekawie. Tutaj mamy nowy olej normalny z Lotosa, zimowy. Też mamy gluta, jakby nie popatrzeć. To jest tylko minus 7 stopni w tej chwili. Tutaj mamy następny. Zwykły zimowy z Lotosa z depresatorem. Jak widać, depresator niewiele coś daje. Znaczy duża zasługa w tym, że ten olej napędowy stoi. Nie jest w jakimkolwiek stopniu wstrząśnięty. W baku tak się nie dzieje. Rzadko kiedy auto tak długo stoi. No i tutaj mamy dynamik zimowy z Lotosa, który wygląda no rewelacyjnie moim zdaniem. I powiem, przyznam się, że na takim od paru lat jeżdżę tylko i wyłącznie. Nie tankuję zwykłej ropy i potwierdza to tylko mój dobry wybór. Oczywiście nikogo na to nie namawiam. To jest indywidualny wybór, ale jak widać, różnica jest przeogromna. Tak jakby w ogóle nie stał na mrozie. I to jest zwykły dynamik. Zwykły zimowy dynamik zatankowany na Lotosie. A tu mamy ten sam dynamik z depresatorem. Oczywiście nie powinno być nic. Nic się zmienić. No i tak jest. No, temperaturka tutaj, tak jak pokazuje, minus 6, 9. No, waha się. W każdym bądź razie można stwierdzić, że jest około minus 7. Jest zimno. Paluszki mi zmarzły. A że byłem ostatnio chory, to odczuwam to. No, w każdym bądź razie, jak to jeszcze tak przejedziemy z bliska po tym wstrząśnięciu, można sobie zobaczyć. Jak to paliwko wygląda. No i można sobie też odpowiedzieć, czy warto kupować lepszy olej napędowy. No i tak jak mówię, to indywidualna sprawa. Każdy robi jak chce. Każdy się kieruje swoim doświadczeniem, swoim rozumem. Ja od lat, odkąd mam 1.9 TDI, tankuję tylko dynamika zimowego na Lotosie, ale mówię, to jest, nie jest to żadna reklama tego paliwa. Widać, co tu się dzieje. Jeszcze zrobimy zbliżenie na ten spód i kończymy, bo jest zimno.